Drodzy panowie, finał Tańca z Gwiazdami już w poniedziałek. Dziś nagrywamy to w piątek, więc już ostatnie szlify przed wami. Widzę na waszych minach zestresowanie. Mam nadzieję, że nasi widzowie też to zobaczą i będą na was głosować. Chociaż muszę się przyznać, że moje serce jest rozdarte. No nie, właśnie. Nie wiem, na kogo zagłosować mam, bo ja mam aplikację Tańca z Gwiazdami. Co tydzień mam swoją parę, na którą głosuję. Nie zawsze jest to ta sama para, to muszę się przyznać. Ale no właśnie tylko jeden głos możesz oddać. No właśnie, i wiecie, i teraz mam problem i chyba nie oddam na nikogo, bo nie chcę nikogo tutaj wybierać, bo naprawdę serce jest rozdarte, myślę, że nie tylko mi, ale też i widzom, bo wy zrobiliście kawał dobrej roboty i właśnie chciałam was zapytać, jak wy się czujecie? Widzę stres. Michael? Stres jest oczywiście, bo to jest już ostatni tydzień i wydaje mi się, że ten stres jest spowodowany tym, że to jest już koniec i że będzie mi brakowało Jacka na próbach. I naszych wspólnych treningów, ale co mogę powiedzieć, że przygotowujemy fantastyczne dwa show, aby przedstawić Państwu i nie możemy się już tego doczekać i może stres jest spowodowany tym, że no chcielibyśmy jak najlepiej się przedstawić na sam koniec. Na sam koniec, dokładnie, żeby wywrzeć takie fajne, pozytywne emocje u wszystkich widzów. Mhm. A ty, Jacku? Jak to u ciebie w głowie? Co tam siedzi w głowie? Chyba nie chcesz wiedzieć, co tak naprawdę siedzi mi w głowie. Wiesz co, ja mam totalny miks uczuć, bo z jednej strony już ciało odmawia czasami posłuszeństwa. Jakby pojawiały się różne kontuzje, które jakby niewyleczone pogłębiały się bardziej, więc kolejne godziny treningu sprawdzają po prostu ból. A z drugiej strony bardzo się cieszę, że jestem tak daleko, wiesz, to jest naprawdę finał. I ja tak sobie podsumowuję raz na jakiś czas to, co się wydarzyło od tych 3 miesięcy i naprawdę już powtarzam, mówiłem to wielokrotnie, ja nie spodziewałem się, że dojdziemy tak daleko. Ja wiedziałem, że ja w głębi duszy wiedziałem, że jakby nasza para zostanie dobrze przyjęta, tak zakładałem, ale nie wiedziałem, że aż tak dobrze, żeby dojść do finału i to jest takie strasznie budujący i wzruszający moment. I też tak jak Michael, mam takie uczucia, że chyba nie chciałbym, żeby to się skończyło, bo też będzie mi brakowało właśnie, wiesz, tych wspólnych treningów, tego czasu na sali, wiesz, fantastycznych osób, bo jakby wiesz, jakby my jesteśmy tutaj, ale to, co się dzieje, wiesz, w kulisach jakby całej produkcji, to jak spotykamy się wszyscy, wiesz, w niedzielę na próbach kamerowych, to jak spotykamy się przed nagraniem, wiesz, to takiej wspólnej energii bycia wśród ludzi, bo ja w ogóle bardzo lubię być wśród ludzi. I mi się wydaje, że tego będzie mi najbardziej brakowało. Już tam ponad 6 kontuzje, ale tych bardzo fajnych momentów, które powodują, że jakby zaczynasz wierzyć w siebie, bo jakby dostajesz niesamowite wsparcie właśnie z osób, które pracują, wiesz, przy programie, co jest super i to się rzadko zdarza. To taka trochę jedna wielka rodzina powstaje. Tak, właśnie, no właśnie tak, więc tak zastanawiamy się, co zrobić, żeby, wiesz, no jakby utrzymać ten kontakt. Wiadomo, że życie weryfikuje i jakby pisze różne scenariusze. Ja wiem, że z Michaelem na pewno będę trzymał kontakt, chociaż on nawet nie wiem, czy by chciał albo nie chciał. Chciałbym, od razu to mówię. Ale jak najbardziej, nie wyobrażam sobie stracić teraz przyjaciela, którego naprawdę naszą relację zbudowaliśmy bardzo silną przez te 3 miesiące codziennych treningów po 8-9 godzin razem i wiesz, emocji, które temu towarzyszyły, bo tu trzeba powiedzieć, że jakby pomimo tego całego tańca są bardzo różne emocje. No tak. My wiesz, tu budowaliśmy, bardzo szybko musieliśmy zbudować do siebie zaufanie. To, że się polubiliśmy na pewno nam bardzo pomogło, ale było bardzo dużo momentów takich wzruszających, gdzie jakby sami jakby nie wierzyliśmy, że możemy te emocje osiągnąć. Choć mówię tutaj na przykład o tańcu współczesnym, gdzie na próbach po prostu leciały nam łzy. I... Naprawdę? Tak. No tak. Ojej, ja też powiem, że jak teraz z wami rozmawiam, to też jestem taka, mam oczy takie lekko zaszklone, mimo że rozmawiam o takich normalnych rzeczach, bo też się trochę przywiązałam do was, do tego tańca z gwiazdami. I myślę, że widzowie też, no bo jak ktoś tak śledził to od początku, to faktycznie wczuwał się w to wszystko, co tam się działo. Więc... Tak, ja nawet miałem sobie taki plan, mówię tak, co by zrobić, żeby przesunąć jeszcze o ten tydzień? No czy, jeszcze jedno... Tak, halo produkcja, halo, ja muszę mieć, bo noga mi szwankuje, coś tam, wiesz, naprawdę już tak pół żartem, pół serio, ale tak, i te numery, które jakby też wykonujemy teraz finałowe, jeden jest bardzo śmieszny i totalnie zabawny i jego nie mogę się doczekać, ale ten taki główny, ten tak zwany freestyle, też ma takie momenty, gdzie
Ja na samą myśl taki, też mam takie szklane oczy. Mhm. I mam tak... No. To już koniec, finał. Kilka dni. Michael przed nagraniem, nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Może. ale miało być bez cięcia, że ty po tej edycji Tańca z Gwiazdami uciekasz do innej edycji Tańca z Gwiazdami. Już możesz się tym pochwalić? Mogę się tym pochwalić z przyjemnością. Po edycji polskiej zaczynam edycję irlandzką. Dokładnie mam 4 dni na przetransportowanie się do Dublina i tam zaczynam kolejną edycję Tańca z Gwiazdami. Czyli kariera się rozwija, nabiera tempa. Tak, ale na razie skupiam się na tu i teraz, bo ten moment jest dla mnie bardzo istotny i bardzo ważny, ponieważ jest to też moment historyczny i bardzo wrażliwy i uczuciowy. To, co my zbudowaliśmy i pomiędzy nami, ta wielka przyjaźń jest naprawdę ogromna i chcielibyśmy również to przedstawić na parkiecie tanecznym i przedstawić emocjonalnie nasze tańce. I zbudować jakąś też historię w ten sposób, bo to nie jest, bo to dla nas jest bardzo wyjątkowy moment. Ogólnie to jest wyjątkowy moment, no bo pierwsza para męsko-męska w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami, więc to ogólnie jest przełom nie tylko, wiecie, jakby was, ale też w widzach, którzy obserwują zmagania dwóch mężczyzn i muszę wam się przyznać, że jak się dowiedzieliśmy już, że będzie para męsko-męska, to moja pierwsza myśl, matko, ludzie was rozjadą. Naprawdę, przysięgam. Pierwsza taka myśl była, że jakby wydawało mi się, że Polska nie jest gotowa na to, żeby zobaczyć dwóch facetów tańczących na parkiecie, a teraz po tylu odcinkach ja stwierdzam, że to był po prostu strzał w dziesiątkę. I wy się tego spodziewaliście? Nie jesteś chyba jedyną osobą, która tak myślała i wydaje mi się, że w ogóle bardzo, bardzo dużo osób, nawet, co jest zabawne, nawet osoby, które produkowały pierwszy program, w którym byłem, który był pierwszym show randkowym dla gejów, też jak się dowiedzieli, byli bardzo sceptyczni w ogóle do tego pomysłu, produkując program randkowy. Byli bardzo sceptyczni do tego, że w ogóle jak to? Mm-hmm. W tak dużej stacji program o tańcu, para męsko-męska, tańc towarzyski. I wydaje mi się, że bardzo dużo osób tak zawiesiło, wstrzymało oddech na chwilę do tego pierwszego tańca. I już jak po tym pierwszym tańcu wszyscy zobaczyli i nagle po prostu wszyscy zobaczyli, Jezu, to naprawdę im się udało. Mm-hmm. I wydaje mi się, że właśnie ten pierwszy tańc był takim w ogóle przełomem w ogóle w tym, jak ludzie w ogóle wyobrażali sobie nasz taniec. Mm-hmm. I po tym właśnie... To nic, to jest jak live. Któż to może to być? Oliwier. Kto to może być? Ojej. Czy to... Ach, chyba dobra, się ktoś się domyślił. Ktoś się domyślił, że możesz odebrać. Tak. Straciłem troszkę wątek, ale wydaje mi się tak, że właśnie ten pierwszy taniec był takim w ogóle przełomem w ogóle w myśleniu jakby no nie tylko widzów, ale też osób, które jakby są w branży i w mediach. Jakby każdy wstrzymał oddech na tą chwilę, bo nie wiedział, co się dzieje. No tak. I też nie potrafił do końca powiedzieć, czy o tak, na pewno im się to uda, albo na pewno się nie uda. I każdy był po środku. I wydaje mi się, że tym pierwszym tańcem, tym naszym pierwszym jive'em pokazaliśmy, że można i wtedy każdy był taki, o Jezu, udało im się w ogóle super. I każdy wydaje odetchnął z ulgą, tak, że wow, zobaczyli nasz pierwszy taniec, z tego co pamiętam, miał ponad 2 miliony wyświetleń, więc jakby naprawdę to wzbudziło w ludziach tyle emocji, że wchodzili i wiesz, oglądali, zobaczyli, ojejku, naprawdę, naprawdę im to wyszło. Więc wiesz co, to był taki też zastrzyk energii dla nas, że to, co w ogóle myśleliśmy sobie na samym początku, okazało się super trafne i to jest najpiękniejsze w tej całej przygodzie. Mi się wydaje, że ludzie na początku myśleli, że wy będziecie robić tutaj, to może wyciszmy. Wiesz, to może tak, to ja na chwilę wstanę, przepraszam bardzo. Kontynuując. Dobra, mamy to. No właśnie na tym polega magia właśnie tego, że robimy bez żadnych cięć. Wróciłem. To jeszcze raz. Mam wrażenie, że ludzie myśleli, że wy na tym parkiecie będziecie robić Bóg wie co. Jeden, że tak naprawdę, że tu będzie dużo takiego erotycznego tańca, że ludzie się tego obawiali, że po prostu nie będą gotowi na to, żeby na to patrzeć. Jakby ja mówię tak, jak myślą ludzie, absolutnie tak nie myślę i się pod tym nie podpisuję, ale mam wrażenie, że gdzieś tam z tyłu głowy to było, a wy pokazaliście naprawdę świetny męsko-męski taniec dwóch chłopaków, na których się naprawdę fajnie patrzyło.
no nie wiem, tak mi się wydaje, że to była taka bariera na początku u wszystkich, że coś tu może być nie tak, a wy pokazaliście prawdziwą klasę i taki taniec ze smakiem. Wiesz, to tak, ale tak naprawdę Michael, układając choreografię, jakby to nie jest tak, że to wszystko po prostu przychodziło. To naprawdę każdy ruch, który był ułożony, każdy gest, który był zrobiony, był bardzo przemyślany. 100 razy przemyślany przez Michaela. Czy na pewno on będzie czytelny dla widza? Czy on na pewno nie wzbudzi jakiegoś, nie wiem, właśnie... Kontrowersji. Jakichś kontrowersji, więc my tak naprawdę każdy taniec, który robiliśmy, był przemyślany przez Michaela 100 razy, czy na pewno tak, czy nie. Konsultowany z całą produkcją, z choreografami, z programu. Więc my naprawdę jakby od tej strony też staraliśmy się zrobić tak, żeby to właśnie nie wywołało tej kontrowersji, żeby nie zburzyć tego, co tak naprawdę się spodobało. Okej. Okay. Nie przeszło wam przez myśl chociaż raz, żeby właśnie w jednym z odcinków pokazać trochę kontrowersji, bo ja przyznam się szczerze, że trochę czekałam na to. Na jakąś taką szpileczkę w stronę tych, którzy gdzieś tam, wiesz, czekają, aż wy coś zrobicie takiego, żeby można było o tym gadać. Myślę, że teraz to jest ten moment finałowy, w którym będzie element rumby. Myślę, że na który bardzo wszyscy czekają. Powiedział to, czyli nie możemy tego wyciąć. No ale to jest, wiesz, to jest fragment choreografii i my tą granicę z odcinka na odcinek cały czas przesuwaliśmy coraz bardziej i bardziej. Ale czasami nie trzeba robić zbyt wiele rzeczy, aby być docenionym i żeby ten taniec się podobał, ponieważ my chcieliśmy przez swój taniec przekazać i swoją przyjaźń, i fajne elementy choreograficzne, elementy akrobatyki, które też według mnie są nowe w Polsce. No to był szok. I wykorzystałem też Jacka, pozytywnie mówiąc, pod tym względem, że jest silnym facetem, który mógłby mnie przerzucić, przerotować, wyliftować, kolokwialnie mówiąc. Natomiast to wszystko, tak jak Jacek wcześniej wspomniał, było bardzo solidnie przemyślane. I ja bardzo dużą uwagę skupiałem na choreografii właśnie, aby ten taniec był wyjątkowy, niepowtarzalny i taki, którego jeszcze polska widownia nie widziała. No to muszę ci przyznać, że udało wam się to zrobić, bo chociażby te elementy akrobatyki, o których wspomniałeś, no już my kiedyś tam to rozmawialiśmy chyba gdzieś tak w kuluarach, że po prostu fruniesz. Lecisz po prostu po tym parkiecie. Nawet nie może powiedzieć, że tańczysz, bo naprawdę te momenty akrobatyki robiły ogromne wrażenie na wszystkich. I czasami się nawet, jak siedzieliśmy na widowni, zastanawialiśmy się, matko, czy jemu nic się nie stanie, więc z tym zrobiłeś show. I myślę, że widzowie to na pewno docenią na finale. Ale dobra, panowie, jeszcze kolejne pytania, bo tak mi się teraz nasunęło. No bo Jacek otwarcie mówi o tym, że jest gejem i jakby wszyscy to wiemy, ale jak to było u ciebie? Bo ty nie jesteś gejem, to wiemy. Jak to było u ciebie, Michael? Nie, co chcesz się zapytać? Proszę. Właśnie, czy ci to nie przeszkadzało w jakimś stopniu? Bo no, Polska nie jest jakimś super tolerancyjnym krajem i gdzieś tam nie bałeś się o to, że to będzie przeciwko tobie, jakoś się obróci? Wiesz co, ja jestem bardzo otwartą osobą. Ja mam... Mój największy przyjaciel jest gejem, teraz mam kolejnego największego przyjaciela, ale tu już nie o to chodzi. Chodzi o to, że no może przez pryzmat tego, że ja mieszkałem 4 lata w Stanach Zjednoczonych, później przez 3 lata w Londynie, przy pracy w wielkich produkcjach, takich jak Taniec z Gwiazdami w BBC czy inne formy, dla mnie to było bardzo normalną rzeczą. Mhm. Ja rozumiem taniec przez ten pryzmat, że to jest poruszanie się dwóch ciał do muzyki. I wielokrotnie widziałem niesamowite show, w którym występowali tylko mężczyźni, albo w którym występowały tylko kobiety. Więc pod pryzmat tego tańca i choreografii ja nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego. No zresztą chyba sami przedstawiliśmy to Państwu, że naprawdę możemy świetnie się bawić, fajnie tańczyć i mieć super feedback od Państwa, że dwóch chłopaków, jak to zazwyczaj dostajemy takie opinie, może się świetnie bawić i sprawdzać w tym tańcu. Więc ja absolutnie nie miałem ani odrobiny wątpliwości w całej tej drodze do finału, że może jednak fajnie udało się w pierwszym odcinku, w drugim nie. Ja w to bardzo wierzyłem
I ta wiara przełożyła się na ten sukces. No, jesteśmy w finale w Polsce i myślę, że to też pokazało, że ludzie tak naprawdę są otwarci. I jeżeli jest to przedstawione w sposób smaczny i piękny, to każdemu się to spodoba, bo każdy lubi sztukę. Ludzie kochają chodzić do teatru, do kina, a nasz taniec to też jest rodzaj pięknej sztuki. Mhm. Ale myślicie, że to, że wzięliście udział w Tańcu z Gwiazdami jako para męsko-męska, miało jakiś wpływ na zmiany społeczne? Na przykład, że ludzie zaczęli trochę inaczej to postrzegać wszystko? Zdecydowanie. Mi się wydaje, że jak najbardziej. Nawet przez pryzmat wiadomości, które ja dostaję, pewnie Michael też, ile osób... Tak jak mówię, ludzie bali się tego, czego nie wiedzieli, jak będzie wyglądało. No taką mieli fobię. Jeżeli teraz zobaczyli, powiedzieli, Jezu, no... Super, to już przy następnej okazji, jeżeli będzie wspomniane, że o, jest dwóch chłopaków, którzy, nie wiem, zatańczą, że dwie kobiety, to już wydaje mi się, że już to nie będzie budziło takiej właśnie fobii, takich emocji, że będzie, dobra, tych dwóch zatańczyło, im się udało, zobaczymy, co zrobią inni. Wydaje mi się, że dużo osób też zmieniło właśnie przez to nastawienie, że najpierw byli... Dostałem takie wiadomości, że panie Jacku, na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona, byłam bardzo jakby negatywnie nastawiona, a teraz muszę przeprosić, powiedzieć, że robicie super robotę. Dostaję wiadomości, czy ktoś mi oznacza, wiesz, na story, że wyprowadził się lata temu z Polski właśnie dlatego, żeby móc żyć i być kim jest. I mówi, że ma łzy w oczach, widząc, że dwóch mężczyzn tańczy w jednej z największych telewizji w Polsce, w jednym z największych show. Najbardziej popularnym i doszli tak daleko. Mówisz, że to jest niesamowite i że to daje taką nadzieję dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy dalej poszukują swojej własnej seksualności, którzy czują się inni, czują się inaczej, którzy myśleli o tym, żeby wyjechać z tego kraju, ponieważ nie czuli się tutaj komfortowo. I to daje im taką, wydaje mi się, taką iskierkę nadziei, że coś się zmienia, że ci ludzie wcale nie są aż tak negatywnie nastawieni, że... Że wiesz, jest jakiś pozytyw z tego wszystkiego. No właśnie, bo my rozmawiamy jakby w perspektywie, w kontekście Tańca z Gwiazdami, ale tak jakby już pominąć temat Tańca z Gwiazdami, czy uważasz, że ogólnie Polacy są tolerancyjni? Może, kurczę, nie lubię słowa tolerancyjni. No ja właśnie też nie lubię, bo tolerować jest... możesz coś, czego nie lubisz. No właśnie. Albo i tak dalej. Niedobre, wydaje mi się, że są otwarci. Ja bym użył, że jakby Polacy stają się otwarci. Co jeszcze warto dodać? Bardzo dużą w ogóle grono naszych odbiorców to są osoby, nie chcę powiedzieć starsze, ale dojrzałe. To jest 40+. I bardzo dużo, na przykład nawet po naszym występie na widowni Tańcach z Gwiazdami, to są starsze panie, które podchodzą, mówią, że w ogóle fantastyczną robotę robicie. Gdybyście nie przeszli dalej, ja bym zrobiła awanturę. Wiesz, naprawdę to jest do tego stopnia. I ja myślałem na samym początku, że jakby porwiemy tą młodą widownię. Okazuje się, że właśnie ci starsi są tą grupą odbiorców, którzy nas oglądają, mówią, że super robota. Moje sąsiadki, panie, które widzę na spacerze z moim psem, podchodzą właśnie starsze osoby, mówią, że super. Więc widzisz, tutaj właśnie jest taki dysonans z tym, co się mówi w mediach, że Polacy są tak w ogóle zamknięci i w ogóle nie. Okazuje się, że właśnie te osoby starsze, które myślisz, że są bardziej religijne, które przypisujesz właśnie do grupy elektoratu partii, która rządzi, okazuje się, że tak naprawdę to oni są, mówią, że są super. To jest niesamowite i to jest takie, wiesz, ja nawet czasami nie wiem, co mam powiedzieć, ale ja się strasznie cieszę, że to właśnie tak wygląda, że to właśnie nie są tylko i wyłącznie młodzi ludzie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo wyjąłeś mi to trochę z ust, bo mam w swoim otoczeniu, już mniejsza o to, kto to jest, taką osobę, która właśnie jest starsza i która raczej była taka średnio przekonana, mówi, kurczę, para męsko-męska, gej, no nie bardzo, właśnie wiesz, bardzo religijna i tak dalej. Daleka od takiego typowej osoby, która mogłaby potencjalnie na was głosować. No i właśnie teraz ostatnio z tą osobą rozmawiałam i ona właśnie mówi, kurczę, te chłopaki to są fajne. I faktycznie To był nasz cel. No właśnie. Że ludzie powiedzieli, te chłopaki to fajnie zatańczyli. Właśnie to chcieliśmy od samego początku. I wam się to udało. I powiem wam szczerze, że zbierałam szczękę z podłogi, bo mówię, nie wierzę po prostu. Naprawdę nie wierzyłam. I ta osoba będzie oglądała ten wywiad. Ja powiem tej osobie, oczywiście.
oczywiście, że to jest o niej, ale... Pozdrawiamy bardzo. Tak, tę osobę, tak. Naprawdę, wielkie wow, że wam się to udało i zrobiłeś się z takim smakiem. A wy mieliście jeszcze jakieś takie historie właśnie związane, że ktoś do was podchodził, opowiadał jakieś takie historie, że może, że, no bo na przykład, że ktoś się do was zwracał, że dzięki temu, że wzięliście udział w tym programie, nie wiem, młodzi ludzie, którzy powiedzieli, nie, teraz już wymyślam, że, nie, że dzięki temu oni się nie boją, nie ukrywają co, się. Ja dostaję dużo takich wiadomości i czasami robię sobie screena tylko po to, jakby dla pamiątkę. Bardzo dużo osób pyta na przykład, skąd biorę siłę, aby być kim jestem. A ja mówię, że po prostu ja już byłem zmęczony ukrywaniem tym, kim jestem. Ja po prostu chcę żyć według własnych zasad, jeżeli nikomu innemu nie robię krzywdy i uważam, że każdy powinien to robić. I tak jak mówię, wiesz, ktoś może ci powiedzieć, że masz różowe włosy, to już w ogóle nie możesz, nie wiem, na przykład pójść do kościoła, bo coś tam. I właśnie widzisz, w tym całym moim udziale, po pierwsze chciałem, tak jak też podkreślałem, nauczyć się czegoś nowego, wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować zchallenge'ować siebie, co mi się udało, ale też chciałem, aby właśnie te osoby, które myślą, że właśnie, że mają coś innego. Ja nie mówię tylko i wyłącznie, że nie wiem, kochają inaczej, że, czy są gejami, czy lesbijkami, ale dla tych wszystkich innych osób, którym się po prostu wmawiało, że nie ma dla nich miejsca w ogóle na tym świecie, bo chcą się ubierać tak, bo jeden chce pomalować sobie paznokcie, a drugi nie chce i to jest niezrozumiałe. I wydaje mi się, że właśnie o to mi chodziło, żeby oni poczuli, że można i żeby znaleźli w sobie tą odwagę, żeby być właśnie kim chcą i jeżeli będą właśnie odważni, pokażą, że słuchaj, no ja jestem taki, jaki jestem i nie będą siebie ukrywali, po pierwsze będą szczęśliwi i wydaje mi się, że przez to pokażą innym, że kurczę, to jest super, takim właśnie, jakim jesteś. No tak, no bo na tym świecie jest miejsce dla wszystkich. No dokładnie. Właśnie o to chodzi i fajnie, że nam się to udało i właśnie zmierzając do tego, że dla mnie ten finał już nieważne, czy wygramy go, czy nie wygramy, czy będziemy trzymali tą kryształową kulę, czy nie będziemy. Dla mnie to już jest naprawdę wygrana. Tak. Bo i my to często my sobie powtarzamy. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że dojdziemy aż, wiesz, tak daleko. I dla nas to już jest coś, to już jakby pomijając to, bo udowodniliśmy sobie, że możemy. Ja udowodniłem sobie, że kurczę, mogę się na to nauczyć tańczyć, że możemy zrobić show, że dwóch mężczyzn może występować w programie, wiesz, tanecznym na żywo, że mogą pokochać ich widzowie i mogą wygrać ten program. I to już jest naprawdę, to już jest niesamowita nagroda. A teraz zapytam, to jest, będzie dość podobne pytanie do tego, o czym rozmawiamy, ale liczę na to, że powiesz mi może coś jeszcze. A jak, co zmieniło w twoim życiu, co zmienił taniec w twoim życiu? Taniec z gwiazdami, ogólnie program, taniec, czy nie wiem, może jesteś bardziej zdyscyplinowany? A nie, ja zawsze byłem zdyscyplinowany. Okay. Wiesz co, ja trochę nie lubię takiego pytania, co zmieniło to w moim życiu. Wiesz co, no to nie jest tak, że nagle, wiesz, moje życie obróciło się 180 stopni. No tak, ale możesz zupełnie inaczej. Ale natomiast może coś dostrzegłeś, czego wcześniej, bo często tak jest, że różne rzeczy otwierają nam jakieś, wiesz, klepki. Wydaje mi się, że tak, że wiesz co, no tak jak powiedziałem, jakby dla mnie to było dużym wyjściem z takiej strefy komfortu, której myślałem, że już bardzo ciężko będzie mi ją przekroczyć. Po pierwsze, bycie ocenianym tak otwarcie, jesteś po prostu wystawiony jak taki placuszek na patelni i każdy może powiedzieć, czy jest ładny, czy brzydki, czy okrągły, czy smaczny, czy słony, czy słodki. I to jest w ogóle bardzo duże takie psychiczne, jakby uzbroiłem się psychicznie na krytykę. Mhm. Na pewno dałem sobie, udowodniłem sobie, że jestem w stanie jakby podołać nowym wyzwaniom, nauczyć się czegoś, to jest super. I na pewno, wiesz, takie self-confidence, czyli pewność siebie. Taka pewność siebie, że tak naprawdę można. Jeżeli wystarczająco dużo włożysz w to pracy, to też jest ważne, że udowodniłem sobie, że jeżeli naprawdę ciężko na coś pracujesz i wkładasz to w całego siebie, całe swoje serce, skupiasz na tym uwagę, to naprawdę jesteś w stanie osiągnąć wszystko.
I wydaje mi się też, że ta prawda, która siedzi w nas głęboko w sercu, którą pokazujemy Państwu, to jest też istotna, bo my jest tacy, jak rozmawiamy teraz, tacy jesteśmy na co dzień. Taki, jaki Jacek jest, też pokazuje to w tańcu i my niczego nie udajemy, niczego nie próbujemy udowodnić. Po prostu pokazujemy, wystawiamy swoje serca na talerzu i ludzie to po prostu biorą i ludziom się to spodobało i dzięki Wam, drodzy widzowie, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo nie zapominajmy, że oceny jurorów są ocenami jurorów, no tak. Ale tak naprawdę, czy przechodzimy do kolejnego odcinka, czy nie, to jest tylko w rękach widzów. Więc to jest też najważniejszy wydźwięk dla nas, ponieważ dostaliśmy to od Państwa. To Wy zdecydowaliście, że my jesteśmy w tym finale. To Wy chcieliście Jacka oglądać co tydzień. I to jest budujące. To nas napędza do dalszej pracy. I to jest fantastyczne. I bardzo jesteśmy wdzięczni, ponieważ to jest piękne, naprawdę. Słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem, jak wy otwarcie mówicie o takich emocjach, o uczuciach, bo zawsze... Trochę... To jest też troszkę otwiera, tutaj też muszę powiedzieć, że jednak musisz dać jakąś emocję w tańcu, no to się też tego nauczyłem. Ja ogólnie byłem bardzo, znaczy może nie skrytą osobą, ale na pewno miałem pewien taki mur dookoła siebie, który albo się przesuwał, albo nie przesuwał, w zależności od wybranej sytuacji. No i tutaj Michael powyciągał ze mnie takie różne rzeczy, które wiesz, no ja przy Michaelu jestem po prostu takim... Taki, wiesz, my się po prostu fajnie bawimy, mamy taką energię, że przychodzimy na salę, przybijamy sobie piątki, tu zrobimy, tu się pośmiejemy i taki też jesteśmy na parkiecie i taki ja też jestem z osobami, które znam. Po prostu lubię, nie wiem, się bawić, śmiać, uśmiechać. Mamy takie momenty właśnie takie bardziej liryczne i zawieszenia, bo mamy też bardzo różne rozmowy między sobą i one nie zawsze są takie, wiesz, super happy o super rzeczach, ale czasami są takimi bardzo poważnymi tematami, które później też pokazujemy w tańcu. Na przykład nasz taniec współczesny, to wiesz, było pokazane tak naprawdę, że pomimo z tego, że jesteśmy z dwóch różnych światów, tutaj można przypisać to, że nie wiem, Mike na przykład jest hetero, ja jestem gejem, że jednak mimo wszystko, jeżeli nawet boimy się wejść do tego świata i otworzyć, to na koniec końców jesteśmy takimi samymi ludźmi, z takim samym sercem i mamy te same uczucia i tak samo chcemy być kochani. I tu też widzisz, i to była też ta emocja, którą my o tym rozmawialiśmy i pokazaliśmy ją w tańcu, więc tak jak Michael powiedział, my po prostu wystawiamy w tańcu siebie widzom, takimi, jakimi jesteśmy. O, dziękuję. Dokładnie. No pięknie, naprawdę pięknie o tym mówicie i jestem pod wrażeniem. A jakbyście mieli przekonać widzów, żeby na was głosowali, to co byście im powiedzieli? To jest niesamowite. Po prostu chcielibyśmy państwa prosić, jeżeli wam się to podoba, jeżeli chcecie nas wspierać i być... Jakby wesprzeć do samego końca, to prosilibyśmy o tą wiadomość lub głos na aplikacji, ponieważ nas to wzmacnia, wasza wiara w nas też jest istotna i o to chyba byśmy prosili, abyście zostali z nami do końca i tak jak pięknie nas wspieraliście od pierwszego odcinka, to tak prosimy, żebyście postawili też tą kropkę nad i na sam koniec. O, ładnie powiedziałeś, Majki. Nic byś nie dodał więcej. Nie. A jakie macie... Wiem, że Michael leci do Irlandii na kolejny taniec z gwiazdami. A jaki ty masz plan na życie po tańcu z gwiazdami? Odpocznij trochę teraz. Ja sobie trochę odpocznę. Jakieś wakajki będą grane. Wiesz co, no na pewno. Jednak, wiesz co, 3 miesiące takiego treningu bez tak naprawdę dnia przerwy. No myślę, wydaje, że to już sam organizm ci po prostu powie, wiesz co, wyłącz się na chwilę i pewnie nie stanę z łóżka przez 2 dni. Ale już założyliśmy, że Jacek przyjedzie na pierwszego live'a do mnie do Irlandii. Tak, to na pewno. No muszę wspierać trochę mojego przyjaciela, super. Z którym, bo co jest w ogóle też fajne do podkreślenia, to jest Michaela pierwsza edycja, no i moja pierwsza edycja, więc to też dla nas jest takie bardzo emocjonujące, tak. Bo jakby weszliśmy w to, w coś nowego razem. No Michael kontynuuje swoją przygodę, uważam, że powinien spełniać się w tym, w czym jest naprawdę świetny i nie wyobrażam sobie nie wesprzeć go w tym, więc nawet będąc tam na chwilę na widowni. A słuchaj, to co będzie, nie wiem, jakby życie, ja zauważyłem, że jeżeli odpuścisz i nie będziesz się spinał, to życie samo napisze ci scenariusz, więc jeżeli przyjedzie, tak jak się śmieliśmy z Michaelem, pociąg,
który przyjedzie, nie wiem, z jakąś ofertą, z czymś nowym w moim życiu, to zastanowię się, czy do niego wsiadam, czy nie. Jeżeli wsiądę, to pewnie będę miał kolejną przygodę. Jeżeli nie, to pewnie... To pewnie... A pewnie... No właśnie. Maser! Ej! Przerwa! Trenować proszę! A tutaj. Tak było przez 3 miesiące. Właśnie, dziękuję Maser. Ty po prostu chciałbyś do nas dołączyć. Tak to właśnie wyglądało przez 3 miesiące treningów, mniej więcej. Maserek nas to też rozjechał. Tego nas też będzie brakowało. No bo tak jak powiedziałaś, no, to jest jedna taka duża rodzina. Wydaje mi się, że zresztą każdy powtarzał, że ta edycja była jakoś taka bardzo jakby zgrana. No i to są właśnie takie momenty, których wiesz, no będzie ci brakowało. Więc wracając do tematu, tak jaki pociąg przyjedzie, czy do niego wsiądę, czy nie, no na pewno coś będę robił, a co to się okaże? Jakby nie chcę się spinać na ten moment, zobaczymy. No tak, tak jest, że jedne drzwi otwierają kolejne drzwi, kolejne i kolejne, aż w końcu jesteśmy w tym miejscu, o którym zawsze marzymy. I tego wam panowie życzę. Super. Dziękuję wam za rozmowę. Wiem, że musicie trenować, więc już nie będę wam się rozgadywać, bo moglibyśmy tak gadać. Dziękuję wam bardzo i będę mocno trzymała kciuki. A wy państwo głosujcie na parę numer? 10. No właśnie. 7232. To treści 10. Lub tak. A w aplikacji za darmożkę. Przygrajcie chłopaków. Nie, się nauczyliśmy już, nie? No po tylu odcinkach.